Napływowi emigrantów. Dziękuję. Pan Korwin-Mikke. Polska nie ma problemu z emigrantami. Polska ma problem z imigrantami, którzy w realizacji absurdalnej doktryny dublińskiej trzyma się w obozach koncentracyjnych i oni z nich chcą uciec z Polski do Niemiec, do Austrii i innych krajów. Dlaczego? Dlatego, bo w Polsce są znacznie niższe zasiłki socjalne. Jeżeli byśmy zlikwidowali zasiłki socjalne, to wtedy by nie przyjeżdżali do Polski ludzie i do całej Europy ludzie, którzy chcą żyć z zasiłków. Ludzie, którzy chcą pracować, są cenni. Natomiast tych się odsyła do kraju, a do nas się bierze ludzi, którzy nie chcą pracować. Jest to absurdalna polityka, podczas zalew Europy śmieciem ludzkim. Powiedzmy jasno, śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. I Ameryka zbudowała potęgę, bo przyjmowała imigrantów chcących pracować, bo nie dawała im żadnych zasiłków. A my niszczymy Europę. I ta polityka jest przypadkiem upadku Europy. Dziękuję za uwagę. Socialism kills. Pana czas wypowiedzi został już wyczerpany, zwłaszcza przy tego rodzaju wypowiedziach. Pani Galpecze.